Ludzie w Polsce coraz bardziej żyją nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Muzeum Sportu i Turystyki wyszło więc naprzeciw oczekiwaniom fanów piłki nożnej i zorganizowało Festiwal Filmów Piłkarskich. W tym roku mamy to ważne wydarzenie dla Polski, wydarzenie piłkarskie, czyli Euro 2012. I chcieliśmy, żeby przygotować społeczeństwo polskie właśnie do tego wydarzenia. Euro się zbliża, to prawda. Jednak nie można zapominać, że piłka nożna to nie tylko Europa. To również Mistrzostwa Świata, gdzie rywalizują ze sobą drużyny z różnych zakątków ziemskiego globu. Od obu Ameryk, przez Europę, na Australii i Oceanii kończąc. I tutaj chciałam rozszerzyć te informacje na temat futbolu, żeby nie mówić tylko o samych Mistrzostwach Europy, no ale właśnie zarówno w futbolu polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Na ekranie możemy więc zobaczyć również filmy o piłkarzach z Ameryki Południowej, Afryki, a także zbiór największych futbolowych gaf, które pozwolą spojrzeć na tę dyscyplinę trochę z przymrużeniem oka. Formuła festiwalu filmu, gdzie jeszcze poza filmami są zaproszone różne postacie związane ze środowiskiem piłkarskim czy sportowym, no to w ten sposób ich zachęci do obejrzenia, do zapoznania się z tym tematem. Całość festiwalu dopełniają spotkania z byłymi zawodnikami oraz dziennikarzami, jak chociażby Stefan Szczepek. Goście specjalni bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i przekazują wiele ciekawych informacji, niekoniecznie z pierwszych stron gazet. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważny etap naszej historii piłki nożnej, co każdy Polak powinien znać. Od ostatniego wielkiego sukcesu polskich piłkarzy minęło wiele lat. Kolejnych spektakularnych osiągnięć jak na razie brakuje, a gdy się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. My więc mamy wspomnienia. Michał Kozłowski, Uniwerek TV.